Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Bartek. Zobaczcie, kto do nas przyjechał. Agroma Gorzów Wielkopolski na przegląd Waltry. A jesteśmy u Sebastiana, bo tutaj będzie stała Waltra przez całą zimę. Już zjechaliśmy na przerwę zimową. No i zobaczcie, mamy zestaw serwisowy duży, co 1200 godzin. Pokażę wam może, co w nim jest. Tu jeszcze poza zestawem jest filtr kabinowy. Koparc. No a tu mamy duży zestaw. Nie wiem dokładnie, co w nim będzie, a nie, będę wiedział, bo jest kartka ze spisem. Co my tu mamy? No, wszelkiego rodzaju filtry, oleju, hydrauliki, paliwa, o-ringi, uszczelki. Tutaj o-ringi z uszczelkami miedziowymi, wysokimi. Tu chyba jakiś odpowietrznik. To na pewno jest filtr powietrza głównie. To jest filtr hydrauliki. Tutaj co mamy, takie leciutkie? O, też jest filterek. Musiałem przerwać nagrywanie na chwilę, bo tak wiało, że nie dało się nic powiedzieć. No i dobra, co my tu mamy dalej? Tutaj są dwa filtry takie kabinowe. Od środka, jeden na zimę, jeden na lato, to już nie będę ich otwierał. Filtr od hydrauliki. No, filtr oleju, tu jest jeszcze paliwa. Tam są dwa paliwa na dole, ten tutaj jest duży oleju. Tu mamy filtr wstępny od powietrza, który jest bezpośrednio za nim, już idzie powietrze do silnika. Położymy tu, no a tu mamy ten duży filtr główny. Zobaczcie, powietrze. No i tak to wygląda. No i tu jest olej do silnika, engine CR4 10W40. Jeszcze jest olej do hydrauliki, ale już jest koło ciągnika. Zaraz wam może go pokażę. No i co, idziemy robić. Podgadam z serwisantem, czy można coś ponagrywać, czy nie bardzo. No nawet udało mi się złożyć to tak, jak było. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam też powiedzieć, dlaczego my robimy przeglądy wszystkie. Dlaczego wszystkie przeglądy u nas robi serwis fabryczny. Dlaczego warto to robić. No jakie to ma korzyści, jakie ma plusy. Zaraz wam to wszystko opowiem po kolei, jak już będę przy ciągniku. No, serwis 1200 godzin. Wsiadłem sobie do kabiny. Jedyne miejsce chyba, gdzie nie słychać wiatru. No i tak, po pierwsze, no, serwis fabryczny na pewno sprawdzi wszystkie ważne punkty w maszynie, które trzeba sprawdzić zawsze przy przeglądzie. Czego na przykład nie mogą nie zauważyć inni mechanicy, tacy, którzy na co dzień nie serwisują Waltr, czy nie serwisują maszyn Akko. Po drugie, serwis zawsze podłącza komputer i kasuje ewentualne błędy. I to jest właśnie duży plus, bo takie błędy mogą mieć duży wpływ na działanie maszyny. Dodatkowo zawsze jest sprawdzana aktualizacja oprogramowania, czy można zaktualizować na nowszą. No i myślę, że to też jest ważne, żeby wszystko dobrze chodziło, skrzynia przede wszystkim. No i my właśnie, jeżdżąc cały czas po Polsce, podróżując, będąc cały czas w ruchu, no ważne jest to, żeby ten ciągnik jednak dobrze chodził, żeby wszystko było sprawne, zawsze sprawdzone, żebyśmy nie gdzieś tam, nie wiem, w drugim końcu Polski, na Podlasiu, czy gdzieś na Lubelszczyźnie, czy nawet na Mazowszu, już nie mieli problemów z ciągnikiem, bo to już jest daleko od naszej bazy, daleko też od naszego serwisu, który nas obsługuje, od Gorzowa. Więc zawsze staramy się to robić serwisem wszystko fabrycznym, żeby mieć pewność właśnie co do ciągnika, co do jazdy, żeby nie pojawiały się żadne problemy w trakcie pracy. I dzisiaj wykonujemy duży przegląd, który się wykonuje co 1200 godzin. No i właśnie podczas tego przeglądu
Wymieniane jest większość tych rzeczy eksploatacyjnych, olej w skrzyni, olej w silniku, filtry, filtry hydrauliki, filtry paliwa, filtry powietrza, filtr AdBlue, filtr kabinowy, no dosłownie co mi przyszło do głowy, wszystko Wam powiedziałem. I jeszcze dodatkowo co 600 godzin, czyli między tym przeglądem dużym, co 1200, robi się przegląd mniejszy. Tam chyba jest tylko filtr do wymiany filtru oleju, filtry paliwa i olej w silniku. W sumie jest w samochodzie zestaw na 600. To Wam też pokażę, co jest w zestawie na 600. A tu też są, widzę, filtry hydrauliki. No, filtry paliwa, uszeleczki, o-ringi, filtr oleju, odpowietrznik i dwa filtry w środku kabiny zimowej, letni. No także widzicie, tak wygląda zestaw. Nasz wykonywany co 600 godzin. Ciekawie, czy ja go teraz zamknę, tak jak był. No, a my dzisiaj robimy 1200. Duży przegląd. Samochód, widzicie, serwisowy, dobrze wyposażony. No i serwis wyjechał walką na zewnątrz. Trochę mniej wieje, także zaraz może też ponagrywam. Akurat wszedł na komputer, także zobaczymy, co tam się dzieje. No, siemanko. Co tam sprawdzasz, mi powiedz? Dopalimy DPF-a. Najpierw DPF-a. Przed zmianą oleju. Aha. Co to jeszcze możesz za pomocą tego programu zrobić? Na każdym przeglądzie sprawdzamy historię błędów, czy są jakieś aktywne, zapisane. Jak są, to dokasujemy, zobaczymy, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania silnika i ogólnie całego ciągnika. No, takie podstawowe parametry, tam ciśnienie, czy pompka AdBlue podaje. No i przyjdzie, że mam przebijać przegląd akurat tym, to nie potrzeba komputera. No ile taki przegląd trwa na komputerze? Z wypalaniem z pół godziny. Wypalanie tyle trwa. Minut czasami, tak? Zależy od stopnia zapchania. Aha. Ale chyba nie był taki bardzo zapchany, bo... Nie. Jak jeszcze chodzi pod obciążeniem... No, co to ciśnienie jakieś pokazuje? Co on pokazuje? Masz temperaturę. A, temperatury. Teraz przygotowanie do temperatury pracy. Jak te wszystkie góry. Ta generacja na zielone. Zacznie się wypalanie. No nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale wypalanie trwa, temperatury tutaj rosną. Tu macie skalę temperatur. Jak już dojdzie do wypalania, to temperatury będą blisko 600 stopni. Tak? Tak. I wtedy po wypaleniu nastąpi proces chłodzenia i temperatury spadną do 300, mniej więcej. Tak, około 300. 350. Chłodzenie też długo nie trwa, nie? Nie. Po ostatnie 5 minut mam świetlacz pokazywane przez szkodzenie. No i po wypaleniu od razu przystąpimy do zmiany oleju. Filtry, później paliwa, filtry paliwa, powietrza, filtry hydrauliki. AdBlue. AdBlue to jest ten mały właśnie taki. Tak, i plus jeszcze ten kruciec. Taka siedeczka. Na pompce. Tam jest też. I zobaczcie, jakie mamy temperatury przy wypalaniu. Przed, przed katalizatorem i za katalizatorem ma około 600 stopni, a przed ma trochę mniej. Ile ma? 550 ma na pewno. Ponad 550. I temperatura płynu chłodzącego 80 stopni około. No i zaraz się powinno zacząć chłodzenie. No i filtr mamy wypalony. Zobaczcie tutaj. Średnia temperatura 273. Nagromadzenie mamy 0. No i jeszcze popiół 12%, którego się nie da usunąć. Zakończymy tutaj. Idziemy na zewnątrz. Najważniejsza rzecz chyba podczas wymiany, nie? Olej. Tak. Teraz chwilę po wypalaniu. Zobaczymy, jak chlubnie. Rzadki.
No nic się nie rozlało. Masz szczęście. 20 litrów, tak? 21 litrów. A na stan patrzyłem, to już było tak, no. Teraz może być trochę nawet więcej, bo sobie przy wypalaniu dolewa trochę zawsze tej ropy. Aha. Się dostanie, dlatego wypala się najpierw, a później zmienia. Zmienia szalę. Się pewnie. Tu mamy filtry paliwa. Ekoparts. 12 na pewno coś wyleci na bok. To jest nieuchronne. Kiedyś powiem ci, że my sami zmienialiśmy. Powinno pójść tam. A, kiedyś O-ring tam strzelił pod tym filtrem jednym. Tak, no to trochę się zawsze wydaje, ale no trudno. Co, ten jest wstępny, tak? Czy ten drugi? Tak. Ten jest wstępny. I co on ma tu na dole właśnie? Korkiem do... z czujnikiem od... Od wody. Czujnikiem od wody. I tu masz od razu zaworek, odkręcasz i spuszczasz wodę, jak czujnik pokazuje. Co w następnej kolejności zmieniasz? Filtr oleju. Filtr oleju. A później filtry od hydrauliki smarowania skrzyni, od niskiego ciśnienia i od hydrauliki zewnętrznej. A to już tam z tyłu. To mechanik, nie? I właśnie to jest fajne w Akko, że dają do tych filtrów zawsze klucz, nie? Mhm. Wgniatasz wtedy. I zawsze go wywalasz, nie? I zawsze masz nowy przy kolejnych filtrach. Mocno dokręcasz? Tak z wyczuciem. Jeśli tak na O-ringu, to muszę na zewnątrz. No, na ten O-ring trzeba uważać. Trzeba trochę zawsze przesmarować paliwem przed zakładaniem. Chcesz? No. Uszczelka też przesmarowana, tak? Tak. Waltra widzicie w warunkach bojowych troszkę. W ostatnich deszczach. Pokaż nam to miejsce, gdzie się wlewa tutaj. Żółty korek jest, ale go akurat nie mam, bo jest odkręcona. A co robicie z tymi filtrami zużytymi? Zdajecie jakoś gdzieś? No, na firmę do kontenera i zabierają. Firma tam zewnętrzna. Do utylizacji. Sam olej. No olej to wiadomo, że się utylizuje. Tam by przewiało. Zobaczcie, jeszcze zmieniamy paski. Tu mam nowy. Dwie, i ten węższy. I ten szerszy. Śrubokręt jest tu jakiś. My jeszcze nie były najgorsze. Może ten węższy trochę taki słabszy. No piszczał, w każdym razie piszczał jeden pasek. No i serwis powoli kończymy. Wszystko z grubsza zmienione. Paski jeszcze dodatkowo zmieniliśmy i napinacz. Dwa paski, jeden węższy, jeden szerszy. No, akcja serwisowa się udała. Coś wam tam nagrałem. Niektórych rzeczy ciężko było nagrać, więc nie nagrywałem. No, Waltra gotowa na kolejne 600 godzin. I kolejny przegląd właśnie za 600 godzin. Tym razem będzie mały. Też pewnie wam ponagrywam. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, na razie przerwa zimowa, więc chwilę ciągnik będzie musiał postać. Ale myślę, że od początku marca już ruszymy z kolejnym sezonem. Noc szybko zapada, 16 godzina, już jest tak ciemno. Jeszcze pozostało pozlewać oleje, pozbierać tam wszystkie części. Ogarnąć właśnie halę i uciekamy. Jeszcze zapomniałem wam dodać o tych ważnych punktach smarnych.
o które każdy użytkownik powinien dbać. Kiedyś tam na filmie już o nich mówiłem. Czyli tutaj jest z przodu jedna kalamitka pod zaczepem. Tam tu z boku jest trzy, które trzeba smarować codziennie. Plus z tyłu na wieszakach mamy kalamitki, które smaruje się co 100 godzin. To tak z grubsza najważniejsze rzeczy do smarowania. No i wiadomo, warto dmuchać filtry, chłodnice. No, co najważniejsze, filtr kabinowy, też o niego dbać. Sprawdzać stan płynu chłodniczego, stan oleju. No to najważniejsze rzeczy, o które jeśli użytkownik nie zadba, no to niestety maszyna też nie będzie pracować jakoś niezawodnie.